Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Fikusek, oto jest odcinek z Tomb Raidera. Na wstępie chciałem odpowiedzieć na komentarz Dixu spod poprzedniego odcinka. I tak, no zapytał się mnie, czy zrobię serię z Tomb Raidera 2018 roku, czyli jest to ten najnowszy Tomb Raider, czyli Shadow of the Tomb Raider, jeśli ktoś by nie wiedział. I akcja jest taka, że no Tomb Raidera, właśnie tego Shadowa, no przechodziłem niedawno, więc kurczę, jakbym wiedział, że ktoś by chciał tą serię, no to bym nagrywał to jak przychodziłem. No ale, no nie wiem, teraz jakoś nie mam jakoś w głowie planów, żeby to nagrać, ponieważ tu tego Tomb Raidera przechodzę przez to, że po prostu no, ostatni raz grałem w niego, nie wiem, kurczę, 2 lata temu, czy coś takiego. I po prostu chciałbym sobie przypomnieć, jak to tam było z tym Tomb Raiderem. A właśnie tego Shadowa to przechodziłem, nie wiem, lekko przed zakupem Fallouta, którego nagrałem. Chciałem moją postać, kurde, wskoczyć. Dobra, już teraz chcę, ale będzie było. No właśnie przed Falloutem sobie przechodziłem tego Shadowa. Czyli teoretycznie nie jest to dawno, ale też nie jest to jakieś, wiecie, tydzień temu, nie? Więc fajnie by było sobie przypomnieć tego Shadowa. Więc nie wiem właśnie, nie? Jak już to bym wolał, na przykład, nie wiem, Rise of the Tomb Raider przejść i potem tego Shadowa, żeby mieć taką, wiecie, trylogię stawioną obok siebie. A nie, że wiecie, najpierw to, potem już dwie serie dalej, a Rise'a, nie wiem, za rok kurczę nagrać, nie? No tak jak mówiłem w jakichś odcinkach, to nie wiem właśnie co z kanałem ostatnio. Bo wiecie, no po prostu trzeba troszkę odstawić kompa i pójść w inne ślady. To wiecie, na kompie siedząc i robiąc po 5 wyświetleń, no nie zarobię sobie hajsu. Myślę, kurczę, szczerze. No dobra, więc dobra. To by było na tyle w sumie z tego, co chciałem powiedzieć. Więc tak szczerze, Dixu, nie mam zielonego pojęcia, czy wstawię jakiś odcinek jeszcze z Tomb Raidera. Po tutaj serii oczywiście, jak skończę tą serię, to nie wiem, czy będę zaczynał jakąś nową serię z Tomba. Bo wiecie, jak mówiłem, już przechodziłem tą serię, tą grę dosyć niedawno w sumie. Tak jakoś, kurczę, niezbyt chce mi się to przechodzić, szczerze. 2 odcinki nagrałem, więc może to kogoś zainteresuje. Dobra, to tak. Teraz tutaj. Ale fajna jest ta wyciągarka, nie? Pierdolam na ryj. Ok, dobra, można teraz tak, iść sobie tu, albo można niby skoczyć na górę. W sumie nie wiem po co na tą górę wskakiwać. Ale tak się jak to robię. Okej, go skrzynki tutaj też są, nie? No to tu nic nie ma, po prostu to jest chyba, żeby tu się złapać. Coś. A od dołu też by się dało. Normalnie, no chyba, żebym skoczył, jakby trochę krzywo. To by się nie dało. I to by było na tyle. Stąd, no to idziemy dalej. Fajna miejscówka w sumie, nie pamiętam jej. A naprawdę jest sporo fajnych spinaczek. Też w sumie nie pamiętam Lexa, jak umierał. Ogólnie też tak sobie zwróciłem uwagę, że zamiast Alex napisałem w jednym odcinku Max. No ale nie będę już tych zmieniał. Taki fuck up, kurczę, się pojawił z mojej strony, no to niech już zostanie. Ja część do łuku, 3 na 3. A pierdolę, mój aim to jest pełne szaleństwo. Ja wezwali posiłki, więc... To jest. Nie wiem, co się z nim stało. Wydawało mi się, że normalnie mu w łeb strzelił, a był odgłos, jakbym w blachę strzelił. Chyba, że był robotem, no. Jak w Detroit. Takie informacje. Jeszcze w ogóle ktoś się mnie zapytał, jak z fany moment. To było wczoraj. No, już sobie zmontowałem minutowy odcinek, trochę ponad minuty.
Ale ten odcinek dalej nie jest tak zmontowany, wiecie, jak zawsze montujecie jakiś zoom, jakieś oddalenie, jakieś na bok przesunięcie, jakieś ten cenzurowa pady i takie, wiecie, zamazanie ekranu na tęczowo czy coś, na ten czerwono-niebieski chyba. Więc no jeszcze nie mam tego, ale nie będę jeszcze tego robił, bo kurczę, nie wiem właśnie, czy ten film będzie w takiej kolejności, jaki jest. Bo wiecie, nie? Tam zawsze na początek staram się jakieś najciekawsze momenty wstawić, a pod koniec jakieś takie gorsze, trochę takie zapychacze, nazwijmy to. Chyba że wstawiam raz to, żeby właśnie widz wiedział jak najdłużej. To jest ukryte najczęściej robione. No i właśnie, nie wiem, czy coś, co jest na koniec tego filmu minutowego, nie wstawię go na przykład na czwartą minutę, bo jest chujowe. Coś takiego, nie? No tak, to jest git. Pokazałem jednej osobie i mówi, że spoko. Pan mówiąc, że jakieś tam spoko będzie. Będzie, ale kiedy to nie wiem, bo tak jak mówię, chyba tydzień od poprzedniego odcinka minął, a ja mam dopiero minutowo materiał. Nie wiem, coś ostatnio nic nie dzieje takiego śmiesznego, jakieś to bardziej jakieś gówno wychodzą, jakieś nie wiem, wyzwiska, ale tak dla jaj oczywiście, nie? Bo mam do siebie dystans. Bo nie miałem tutaj wskakiwać, choć nie wiem, w sumie, bo jest go skrzynka. Okej, co ty miałem być w ogóle? Nie wiem, przejdźmy się dalej. Jak coś, to zbłądzimy. Okej, no to jest ścianka. Nie wiem, czy od innej strony by się dało wejść. Pro tip. Proszę. Nie, no tutaj nie było miejsca żadnego. Proszę, tam od dołu. Da się przejść? Nie, da się przejść. Przejdźmy tu. Okej, w ogóle sobie patrzyłem na necie jakiś artykuł, wiecie, jak wchodzicie w Google, to macie tam jakieś artykuły na dole pod wyszukiwarką. W sensie na telefonie, nie wiem, czy na kompie też tak jest, by the way. Pamiętam. A nie chcę się tego rozprawiać. No i kurczę, właśnie widziałem najlepsze odsłony serii i niby ta gra właśnie była Tomb Raider na miniaturce chyba. Bo tu ta część. Nie wiem. Tak szczerze, to ta część jest fajna. Naprawdę, nie wiem. Za pierwszym razem jak w to grałem, to jakoś na tej PlayStation konsoli grałem. Tak jakoś nie czułem tej gry zbytnio. Później na kompie to po prostu już wiedziałem wszystko, co jest w tej grze. Ale bardziej się zagłębiłem w fabułę. Teraz jak nagrywam, to mam właśnie zawsze coś takiego, że jak sobie nagrywam, to jeszcze bardziej sprawdzę fabułę. Kurczę, wam powiem, że teraz naprawdę fajnie mi się w tą grę gra. Okej, teraz ktoś się spyta, skąd tutaj wszedłeś. Akurat pamiętam na necie, jak szukałem sobie jego skrzynek. Pamiętam, że tutaj było, ale byłem już za daleko od tej sekwencji i nie wracałem już. Więc jakbym miał uporządkować. Ja pierdolę, to jest ta lokacja. Dobra, już wiem, czemu pamiętałem, że tam jest tego skrzynia, nie? Ta lokacja śmierdzi serem. Ciekawe, że będzie jedna z prostszych, nie? Jakbym miał uporządkować Tomb Raidery, no to tak, na aniversary się tak jakby. Jakby na aniversary to się urodziłem. To była pierwsza gierka od Tomb Raidera, co grałem i była świetna. Muszę się przedostać. A dalej to co by było? Ale nie mówię, że to jest najlepsza część Uniwersytetu, po prostu dzieciństwo moje. A tak najlepsze to chyba Rise mi się bardzo podobał. Shadow właśnie Kom, był moim zdaniem lodowa chyba wieża jest na najgorszy z właściwym tej kamieniu. trylogii. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą.
Często, dobra, no właśnie, bo ja się tak skupiam bardziej na grze, a nie na... I czemu mówię, że Shadow moim zdaniem najgorsze? To jest to, że po prostu on był jak RPG. Początek fajny, fajnie się bawiłem, było spoko. A później to był open world i czemu? I sobie mogę chodzić po tej wiosce, iść te kulkan, opowiadamy, no, nie wiem co to znaczy. Po prostu tak wiecie, trochę nudzą. Już pod koniec gry. Początek był naprawdę spoko, ale te wulkany, jakieś te rody, jakieś nie, ta fabuła nie trafiła zbytnio do mnie. A co do. Nie wiem, czy o tym w ogóle mogę skoczyć. A co do innych, no to nie wiem. Reszta była spoko tej gry, choć nie pamiętam w sumie tego początku. Choć. Ostatnio jedna osoba grała. Nazwijmy tą osobę osobą z Discorda. I. No i kurczę, kojarzę już to, nie? Trzeba poluzować Tam jeszcze było. 3, a winda spadnie. Trzeba to poluzować, tylko no. Nigdy nie ogarnął kiedy, nie? Wyskoczyć nie mogę. Więc tak, powiedzmy, że. Tutaj nie winda przyjedzie. Wskoczymy sobie tutaj. Tu jest okienko, więc teoretycznie powinno chyba pod okienko przejść. I to by było na tyle. Się nie wiem, czemu zaczynam całkiem od góry. Grajs był najlepszy przez to, że po prostu grałem w niego najwięcej. Miałem w nim najwięcej godzin. Okej, okay, więc tak. Tu jest okienko jedno. Trzeba było rozwalić. I szukajmy sobie reszty. Od całkiem od dołu. To jest drugie, które już. Mimo tam jest kolejne. Bo właśnie tam będziemy musieli zacząć. Też chyba kojarzę, co tu się działo. Tu jest kolejne. Czekajcie, w sumie, jak już tu jesteśmy, weźmy jeszcze to podpalmy. Po prostu się tam wrócimy. Takie część strzelba i spoko. Więc rejsik mi się najbardziej podobał, w sumie, Muszę jeszcze ale już odblokować nawet nie resztę pamiętam, co elementów. tam były za linia fabularna. Ale wiem, że mi się najbardziej podobał przez to, że po prostu miał najwięcej godzin. I to nie było tak, że wiecie, ja na siłę siedzę w jakiejś grze, żeby ją przejść. Tylko po prostu gram jak mi się podoba. Więc jeżeli teoretycznie jakaś gra ma najwięcej godzin, to teoretycznie najbardziej mi się podoba. Choć nie powiedziałbym tego o PUBG. No to już mnie znudziło w ciul, a dalej w to gram tylko, żeby questy zrobić. Okej, okay, więc. Tam się nie dostanę z tej strony. To było jakoś inaczej. Trzeba było na tę ściankę chyba jakoś skoczyć. Rozglądnąć. Prawo i lewo. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie. Dostać. Dwa z głowy, jeszcze dwa. Dostać. O chuj, nie wiem gdzie. Co jest z tą drabiną? Okej, na nią da się tak wskoczyć od tej strony, tutaj. Okej, mamy sobie tą zębatkę wtedy. Teoretycznie nie poszliśmy w tą Jeszcze jeden stronę. i winda się ruszy. Dobra, mam pomysł. Po prostu trzeba z innego piętra to odpalić, żeby tutaj rozwalić tą ścianę. Na nią wejść. Właśnie. Tej ściany nigdzie nie ma na jakimś gate'cie. Chyba, że no nie ma takiej opcji. Przezwijmy to na trójkę. To może z tej dramby trzeba wskoczyć tutaj. To by było w ogóle przejście jakieś. No to jest zamknięta. Chyba, że będę mógł tak.
wskoczyć, to ale wątpię. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. Właśnie, nie ma tu jakiegoś takiego przejścia. I rozejdźmy się. Tu da się skoczyć na tą górę? Jest ta część. Tu by się dało, tylko że... Jak? I na pewno jestem pewien, że trzeba tam skoczyć. Jest dobre pytanie, jak to zrobić. I na pewno to nie jest tutaj, gdzie idę, ale... Wejdę sobie. Temu zbytnio nie lubiłem tej misji, no. Tutaj trzeba było ogarnąć sobie kilka sekwencji. Nie wiem, czy na to robię. Było głupie. No i Mosas trochę, no. Tu by się trzeba było wydostać, albo... Właśnie nie tam. Mam pomysł, że po prostu trzeba palić windę sobie. Po prostu skoczyć sobie z tego, nie? Dobra. Kilka pomysłów w głowie, ale jednym... Zacznie być dobry. Pierdziele, jak ona dziwnie wskoczyła, no. Animacje z przeskoczenia już... Dobra, tylko co to nadaje? Chyba to jest wejście, no. Jest, wejście z cała pierdolona dziura. O tym powiedział. Dobra, i git. No i git. Okej. Okay. Więc lecimy dalej. Myślałem, że będzie gorzej, choć z drugiej strony też myślałem, że będzie może lepiej. Dobra, znałem, że to był zaplanowany skok. Okej, z tej strony da się tu wyjść. Ktoś nas słyszał. Kurwa, co za miejsce. Co ja tu w ogóle robię? Okej, chłop w szoku. Mamy szafkę, która z niej chyba dużo leci. No, 65 to jest sporo. Okej, bania. Jest, nie wiem, czy on tu z tym przyszedł. Jakiś instynkt się odpalił, że trzeba tu przyjść. Tam z czegoś był, no, tego. No, jakoś nie czytam tego. Ja widziałem właśnie jakiś lesbek, jakiegoś chłopaka. Jakiś chłopak, no, jakiś... Mężczyzna, to nagrywam na tubę. Właśnie, kurczę, wszystko to czytał, nie? Poczytał wszystko, wyjaśnił, tam jest go skrzynka. Na nią się chyba tutaj wchodził, nie? Do niej w sensie, nie? I to jest wtedy ostatnia skrzynka stąd. Akurat też to wiem, bo właśnie tą lokację eksplorowałem całą. To chyba na necie później sprawdziłem, gdzie są wszystkie jego skrzynie. Albo po prostu wszystkie znalazłem. Miałem taki jakiś fakt, ten, jakieś miejsce, gdzie tego skrzynki wszędzie szłam. Bo to jest znajdźki, ale tak się jak nie udało mi się 25% tego na temat. Jeszcze nie wiem, czy to było ten, w komputerze. Bo już mi się pierdzielą trochę akcja. Bo albo na kompie, albo na playaku. Bo właśnie miałem coś takiego, że na playaku raz przesiadłem tą grę, potem chyba drugi raz grałem na innej playce, bo mi się tam to zepsuła. Bo nie doszłem do finału. Nie skończyłem gry. To jest taką jedną lokację, ale to pokażę wam później. I wtedy właśnie na kompie było za darmo, no to odebrałem sobie tą gierkę, jak była za darmo, chyba z 2 lata temu, mniej więcej. No i... To... Nie chcę utknąć na tym samym miejscu i przestałem w tym grę grać. Przyjechał do mnie z nami, na playaku zagraliśmy w to, przeszedłem tamto, miałem zakończenie gry.
No i wtedy na kompie zrobiłem to samo i dzięki niemu w sumie mam to Czy to zakończone. ty? Wiesz, jakbym tryhardował czy Udało coś się na kiedyś lecie zrobić? zobaczyć, to bym to miał, ale chciałem po swojemu to zrobić, nie udało się i postanowiłem, że nie chce mi się w tą grę grać. Zadzwoniłeś Sepuku. I poszedłem na chwilę Dlaczego? na Multika, ale multiplayer jest podobny. I to właśnie Rise trochę lepszy jest. Potem po fabule ma fajne dodatkowe misje, a nie jakiś nudny, spocony multiplayer, nie? Ja tak szczerze to ja nie wiem, co my tutaj robimy. Oni tam zaraz wypłyną statkiem, Zawiodłem a swoją my tu królową. jakieś Rytuał mamy. został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja No, nie tutaj wiem, co się fabuła jest jako stanie. to fajna. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. To fabuła, muszę przyznać, w tej grze jest spoko, nie? Jak nie najlepsza chyba w tej trylogii, mi Aby ją się wydaje. powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam No przekonać właśnie w tych Shadowlands pozostałych? była jakieś taka bezsensowna. Nie wiem, co tam się działo później, nie? A tak jak przeszedłem tą grę, więc dla mnie przejście gry jest naprawdę rzadkością. Więc no, dobrze dla Tomb Raidera, nie? Że przytrzymuje mnie w tej grze. Tam mogę grać i zajebiście, nie? Ale akurat tam fabuła taka średnia i gameplay też pod koniec. Kurwa mać, nie umiem strzelać z tego łuku. Masakra, nie? Z moim strzelaniem. Trochę jak kurde w Valorancie wczoraj, nie? To on było. Po Valoranta to chyba wszystkie powtórki jak na razie mam jakieś śmieszne, ciekawe z Valoranta, nie? Mimo trochę przykre to jest. Okej. Dobra, teraz siadło. No ale przed chwilą to była kierownica totalna. Okej, czy mi się wydaje, czy tu jakieś ciała zniknęły? Czy nie mogę tego uchować? Nie wiem. Teraz fabuła mi się podoba w tej grze. Jakoś tak nie zwracam uwagi na nią. To jest boss. Dobra, wracając, jedziemy dalej. Już widzę 23 minuta, to pewnie za niedługo koniec. Opa, leci. No nie wiem, co teraz w sumie będzie robić. Nie pamiętam już sekwencji, kurwa. Że mogę się odbić. Dzięki. Tak jak teraz. Też nie mogę! To jest dzierstwo. Nie wiem, kurczę, nie ogarniam tego akurat. Napiszcie w komie, jeśli wy może ogarniacie, ale my chcemy ten statek robić. Lara coś mówiła, gdzieś idzie, już nie pamiętam w sumie nawet, co ona mówiła, nie? Ale i właśnie wczoraj ja się narzekałem na to, że kurde, po co ona idzie. Jesteś do diabła! Rejes. Cholera! Nie! A muszę do nich wracać. No i właśnie nasza postać sobie postanowiła, że gdzieś pójdzie z jakiejś dupy, żeby odkryć, co tu się dzieje na tej. Dobra, no. Dobra, nie namierzam dłużej, bo wtedy mam jakąś padakę w oku.
Dobra, co nie przyjdzie. Nie kojarzę tego, naprawdę. Tam jest przejście, więc... Nie wiem, co by się stało, jakbyśmy... po prostu stali... i nic nie robili. Ciekawe, czy oni by tam zginęli, czy jaki grzyb. Kurde. Lary klepą. No nie wiem, czy się wycofują, no. Nie, nasza postać sobie postanowiła gdzieś eksplorować, a... No i tu statek klepali. Jesteś ranna. No. Dawaj. Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Gdzie skurwa reszta? Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kutery jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana, sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem Sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. I Alex. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Okay, teraz nam sobie słuchają. Do domu, do córki. Naprawdę wiem, ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Okej, okay, Reyes nam ufa teraz. Tak, w teorii, oczywiście. Wchodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. O. Kurde, lecimy, dude. Pokój kurta, spoko, lecim. Będę jakbyśmy się zajebać. Chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje tę burzę. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi Sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. No. Jesteśmy z tobą, Laru. To ciekawy i ambitny plan. Brzmi jak samobójstwo trochę. Okej, okay, to więc to tak wygląda. Nie wiem, czy to czasem nie będzie jakiś... Nie wiem, to jest pewnie już ostatnie jakieś sceny. Prawdopodobnie niedługo zakończyłem sobie fabułę gierki. Ale w sumie z drugiej strony spoko, bo... Oprócz Cyberpunk nie miałem żadnej serii, co zakończyłem, jeśli chodzi o fabularne gry. Sam, ona wciąż żyje. I miły pan doktor. Co do cholery robisz, Whitman? Kim są ci... Żuwa Gwardia. Ludzie. Strzelaj.
strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Ruszajmy po nagrody, Jamesie. Nie wiem, czemu ona zdradzana. Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. Nie. Waszą królową. To brzmi jak samobójstwo. Waszą... Pierdolę. Okej, więc tak szczerze to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W następnym przejdziemy się tam do tego kurcze miejsca. Więc zostawcie suba, dzwonka i do usłyszenia. Cześć.